Witajcie w prywatnym sejwie. No dobra, z Harry'ego Pottera i więzienia z kabanny. Dobra, grajmy. Jakieś ślady Hardociowa, Harry? Na razie nie widzę. Mało jaka wielka mocna. No to sobie teraz poskoczmy. No co? A tu co? A tu są drzwi, Hermiona. Gada, jesteśmy uwięzieni. Dobra. Idzie dalej. Oho, znowu kicanie. Oho, gdzie to chyba dziury? Kico, kico. Oj. Oj, oj, oj. Oj, tutaj są jeszcze rzeczy. Oj, oj, oj. No to sobie pokicajmy trochę. Pokicajmy i się pobawmy jajkami. Za jajkami. Oj. Tak, tu wszystko zbierzmy. Oj, ładnie. Oj, nie, już tu. A to kopać. Kapaj. Oj. Aha. Tam jest. Trzymaj się, dziobek. Wyciągniemy cię stąd. Dziobek. Halo. Aha. No to co za. Oj, to nie widzę nic. Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie na Fonusa, który ma to przed nami. Czy pomógł mu ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie na Fonusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. Eksperto patronu!
Kurde. Kurde mać, jeszcze raz. Jezus, czy już czas na ratowanie Syriusza? Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie do fokusa, który uratował go przed tym. Czy pomógł mu jego ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie Patronusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Zobaczył swojego ojca. Zobaczył siebie. Expecto Patronum! Co?